Witamy w kolejnym odcinku GoLine TV Powered by the Outlaws. Chris Jasiak i Krzysztof Wydrowski. W tym tygodniu udało się nam poprawić problemy z dźwiękiem. Przepraszamy za wcześniejsze utrudnienia. Miejmy nadzieję, że już teraz będzie wszystko w porządku i będziecie nas oglądać z przyjemnością. Zacznijmy od ostatniej kolejki Top League. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, najlepsze mecze odbyły się w sobotę. To była najlepsza część Top Ligi. Lowlanders Białystok podjęli mistrza kraju Seahawks Gdynia i było blisko. Bardzo blisko, dobry mecz. Świetny mecz, do ostatniej sekundy, do ostatniej akcji ważyły się tutaj losy. Lowlanders przegrali o jedną stopę, albo ktoś powiedziałby, że przez dobre okulary lub ich brak. Natomiast ja byłbym daleki od krytykowania sędziów. Widziałem zdjęcie, okej, okay, no jest w polu receiver Lowlanders, ma niby piłkę, ale czy miał kontrolę nad piłką? Trzeba pamiętać, że proces podania kończy się dopiero, kiedy mamy złapaną piłkę, mamy nad nią posiadanie i jesteśmy w boisku. Jeśli on miał posiadanie przez moment, później ta piłka mu żaglowała, a on w międzyczasie wypadł, to jest to incomplete pass, tak? Tak, tak, to w tym momencie to się nie liczy. I może taka była sytuacja w tym meczu. Ciężko ocenić na podstawie zdjęć, czy powtórki z tak słabego kąta, z tak słabą jakością, czy to była słuszna decyzja, czy nie. No, czy słuszna decyzja, czy niesłuszna decyzja. Od początku mówiliśmy, że Lowlanders to będzie dobra drużyna w tym roku i naprawdę reprezentują dobry poziom futbolu. Tak, wydaje się, że są murowanym kandydatem do playoff. Fajnie byłoby, gdyby w tych playoff spotkali się z kimś innym niż Panthers. Jeśli wejdą z czwartego miejsca i będą mieli rywalizację z Panthers, będzie ciężko. Natomiast jeśli zagrają z Eagles lub Seahawks, już dwa razy z nimi grali w tym sezonie i byli za każdym razem bardzo, bardzo blisko, o cale od zwycięstwa. Więc być może w półfinale Top Ligi będzie ich dzień i awansują do wielkiego finału. To byłoby niesamowite. To byłoby fajne, tak, tak. To chcielibyśmy zobaczyć. Bądźcie z nami 11 lipca na stadionie we Wrocławiu. Przejdźmy do następnego sobotniego meczu. Husaria i Warsaw Sharks. 47-35 dla Husarii. Bez niespodzianki, ale mecz był fantastyczny. Wszystko, czego można oczekiwać po widowisku futbolowym. Były przechwyty, przyłożenia po przechwytach, był punt return na touchdown. Wszystko się działo bardzo szybko, zobaczyliśmy bardzo dużo punktów. W sumie drużyny zdobyły ponad 80 punktów, to się rzadko zdarza. Tak. Wydaje mi się, że ten mecz też pokazał znowu siłę Husarii, która jednak jest drugim z tych bardzo dobrych Beniaminków. Podopieczni Olafa Wernera naprawdę dobrze sobie radzą. Tutaj perełką było to przyłożenie Denisa Trostego, który zdobył interception z returna. Ale było w tym meczu więcej akcji. Ściągnęli kolejnego importa, Jamesa Williamsa, który bardzo szybki, bardzo szybko biega po tym boisku. Na tym punt returnie było widać. Mhm. Tam znowu niektórzy się dopatrywali błędów sędziowskich, no ale nie było flagi. To flaga determinuje, czy nie ma, dokładnie tak. Więc nie ma co się po meczu żalić, bo błędy są w obie strony, o ile w ogóle są błędami. No tak, Husaria pokazuje, że daje sobie radę w top lidze. No i jak nabierze troszeczkę doświadczenia w tym roku, to w przyszłym roku na pewno to będzie dobra drużyna. Czytałem dzisiaj przewodnik PLFA i widziałem tam takie zdjęcie właśnie z meczu Husarii z Warsaw Werewolves na piaszczystym boisku gdzieś w Warszawie. Werewolves grali na takim bardzo brzydkim boisku i sobie właśnie pomyślałem, jaką dużą drogę ta drużyna przebyła od tego syfiastego boiska do top ligi z czterema importami. Brawo Husaria. Good job. No i niedzielne mecze bez żadnych niespodzianek. Było tak, jak myśleliśmy. Nie chcę mi się nawet o tym gadać. Nie, Panthers znowu pokazali, że są najlepsi w lidze i włożyli bardzo dużo punktów, 65 punktów. Już był koniec tego meczu po pierwszym kwarcie. No, ale odpowiedzieli również Steelersi. Długie przyłożenie Krzelowskiego do Szepisztaka. Fajnie, że ten zawodnik gra, to jeden z moich ulubionych quarterbacków i zdobył przyłożenie. A mówiąc o quarterbackach, trzeba pamiętać o polskiej nadziei Bartku Dziedzicu, który dostał bardzo dużo playing time w imieniu polskiej społeczności. Dziękujemy Nickowi Johansenowi, że tak ogrywa naszego młodego rozgrywającego, dając mu trzy kwarty z hakiem, tak? No tak, no, tego mu brakuje właśnie, tylko tego doświadczenia meczowego. Tak? No jak ma się 19 lat, najważniejsze są snapy, najważniejsze jest playing time, a nie siedzenie na ławce, tak? Szkoda, że na przykład taki zawodnik nie może grać w Panthers B, no. Nam by to nie przeszkadzało, chciałbyś zagrać przeciwko Bartkowi Dziedzicowi? Oczywiście, jak najbardziej. No właśnie, niech zagra w Panthers B, tam liga powinna mu pozwolić. No i Eagles Kozły. Kolejny mecz, kolejny trudny mecz dla Kozłów. Ten trudny sezon dla nich się przeciąga. No nie mają szczęścia do terminarza. To już lepiej było dać Lowlandersom szansę rewanżu z Eagles niż Kozły dwa razy obite. W dobrej dyspozycji Herbert Lee Bynes, ale
No Kozły nie są aż tak wymagającym przeciwnikiem jak Seahawks czy Panthers. Zobaczymy, jak sobie poradzi w playoffach. No mówiliśmy na początku, że Kozły to będą mieli bardzo trudny sezon, no i wszystko na to tak wychodzi. Przejdźmy do kolejnej kolejki Top Ligi. Która to już kolejka? A to już siódma kolejka. Szybko leci. Mamy dwa fajne mecze. No w porywaniu do trzech. Przede wszystkim starcie dwóch głównych kandydatów do wicemistrzostwa, czyli Seahawks Gdynia i Warsaw Eagles. Ten mecz zadecyduje o rozstawieniu w playoffs i jest kluczowym dla tych drużyn. Zobaczymy, czy rozpędzone Orły po dwóch meczu z Kozłami dadzą radę Seahawksom, którzy są naprawdę w kryzysie. To jest głęboki kryzys Seahawks Gdynia. Kto wie, moim zdaniem możemy zobaczyć wymianę jakiegoś importa w tej drużynie. No, Seahawks miał dwa bardzo trudne mecze. Wygrali bardzo dużym wynikiem do Panthers, a teraz wygrali w ubiegłym tygodniu, ale bardzo, bardzo małą przewagą i mogli bardzo łatwo przegrać ten mecz. Pytanie jest, czy to w tym tygodniu ich ocząśnie i spowoduje, że będą grali dobry futbol, czy pójdą ten kolejny krok do tyłu. To będzie bardzo, bardzo wyrównany mecz, bardzo emocjonujący. Myślę, że warto go oglądać. Jaki wynik stawiasz? Ja stawiam jednak na Seahawks i mi się wydaje małą przewagą, 3 punktami wygrałem. No to ja, żeby być w opozycji, stawiam na Eagles też 3 punktami. Marcin Wojewski coś kopnie. Następny mecz, Husaria, Lowlanders, Białystok. Chyba ciekawszy. Mnie to bardziej interesuje. Kto zagra w playoff? Który Beniaminek zagra w playoffs? Tak, tutaj jest dla nich w dużej mierze gra wszystko, bo ten, który to wygra, to będzie już w lepszej pozycji, żeby to czwarte miejsce zdobyć w playoffs. Na kogo stawiasz? Wściekli Lowlandersi czy Husaria w garzie? Ja biorę Lowlanders. Jaki wynik? Też małą przewagą, 3 punktami. No ja jednak ze względu na kontuzję Sharksów i to, że mają problemy kadrowe i to, że Lowlandersi się rozpędzają z meczu na mecz, ja ich znowu widzę w finale i daję 35-12 dla Landersów. Aż tak. Przejdźmy do kolejnego meczu Husaria i Lowlanders. Mecz Beniaminków, mecz kandydatów do playoffs. Ten czwarty spot właśnie należy się Beniaminkowi. I to jest ten mecz o wszystko tak naprawdę. Lowlanders mogą sobie zagwarantować tym meczem awans do playoffów z czwartego miejsca, albo nawet z trzeciego. Dla nich byłoby to dużo lepsze. Tak, a Husaria musi to wygrać, jeżeli w ogóle chcą mieć szansę na playoffs. Husaria poczuła playoffs, ściągnęli tego importa, bo wiedzą, że mają dużą szansę. Ale Lowlandersi są w potężnym gazie, naprawdę rozpędzają się z meczu na mecz i mogą zagrozić każdemu. Więc wydaje mi się, że jednak Lowlanders ja typuję 35-14. Ja też typuję Lowlanders, ale myślę, że to będzie bliższy mecz niż tobie się wydaje, 6 punktami przewagi dla Lowlanders. Następny mecz, Zagłębie Steelers, Kozły Poznań. Dwie drużyny, które idą nie w ten kierunek w tym sezonie. No niestety nie idą w tym kierunku, w którym powinny. To jest właśnie ten dla mnie trzeci mecz ciekawy, no bo oni są w tym sezonie tak słabi, że to aż będzie ciekawe. Nie powiedzieliśmy o tym, że Steelersi stracili trenera. Bill Stafford już nie jest trenerem drużyny Steelers. Zmiana na pozycji rozgrywającego, pojawia się coraz częściej Krzelowski. Ta odmiana dla Steelersów może im przynieść korzyści. Mają zawodników, mają dobrych importów, mają dobry polski rdzeń. Ja nie wiem, gdzie jest słabość Steelers. Ta drużyna chyba mentalnie nie jest gotowa na top ligę, a może się podłamała po kiepskim początku. No a Kozły Poznań w tym roku mają bardzo długą, złą pasę. No to będzie taki mecz o walkę, utrzymanie się w top ligi, tak? Tak, no, jeśli Steelersi tego meczu nie wygrają, to nie wiem, z kim innym mają wygrać i tak naprawdę to już jest dla nich baraż. Ja jednak uważam, że Steelers się pozbierają po tym wszystkim i wygrają z Kozłami przewagą 1 punktu. No nie wydaje mi się. Ja stawiam na Kozły, stawiam na szybkiego Jeremy'ego Dixona i na Emilio Dangote, który świetne biegi. Już nie fauluje, ma zawias nad sobą, wisi nad nim miecz Damoklesa. Wydaje mi się, że będzie dla Kozłów 35-20. No i ostatni mecz, Wrocław Panthers, Warsaw Sharks. No Sharksi są osłabieni kontuzjami, będzie im ciężko. Pantery są w gazie, nie odpuszczają nikomu. Nie, to kolejny mecz Panthersi wrzucą powyżej 50 punktów. No na pewno wrzucą powyżej 50 punktów. Ja myślę, że Sharksi zaskoczą. Ja myślę, że Sharksi nas zaskoczą i wytrzymają do końca meczu. Bold prediction, Panthers nie wrzucą 60. Ale z drugiej strony szczerze ci powiem, że uważam, że Sharksi mają szansę wrzucić nawet 3 touchdowny, bo Sharksi są tacy niepozorni, tam gdzieś urwą jeden długi touchdown podaniowy, jeden touchdown urwie Antonio Rain, jeden może gdzieś tam defensywa rzuci i 18 punktów dla Sharksów. No tak czy inaczej, duża przewaga. Ja obstawiam 55-18.
55-6. O, bardzo miło z twojej strony, że daliśmy tą szóstkę. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Oddajemy głos Krzyśkowi Krzemieniowi, który wrócił z Barcelony! Dzięki chłopaki za tak miłe powitanie. Witam was wszystkich po krótkiej przerwie. Dzisiaj przejdziemy do ofensywy. W ostatnich odcinkach ABC Futbolu zajmowaliśmy się defensywą. Oczywiście jest tam jeszcze sporo do omówienia, ale żeby was nie zanudzać, dzisiaj trochę o ataku, a konkretnie o play action, czyli jednej z podstawowych koncepcji ofensywnych. Play action to po prostu zwód, który sugeruje akcję biegową w sytuacji, kiedy ofensywa tak naprawdę gra akcję podaniową. Quarterback po odebraniu snapa od centra symuluje przekazanie piłki running backowi, który następnie wbija się w linię defensywną, a quarterback zatrzymuje piłkę i szuka wide receivera albo któregoś innego z graczy odbierających podania. Celem tej akcji jest ściągnięcie graczy defensywy do obrony akcji biegowej, głównie linebackerów i graczy z pozycji safety. Pamiętajcie tylko, żeby nie mylić play action z bardzo popularnymi akcjami w paczce, akcjami, w których quarterback już w trakcie akcji wybiera, czy akcja jest biegowa, czy podaniowa. Takie akcje coraz częściej pojawiają się zarówno w NCAA, jak i w NFL, ale play action to akcja, w której cała drużyna, łącznie z quarterbackiem, od początku wie, że akcja biegowa to tylko zwód, gramy akcję podaniową. Teraz przejdźmy do konkretnego przykładu z naszego rodzimego podwórka, na którym zobaczycie, jaką wysoką skuteczność ma play action. Przykład pochodzi z ostatniego, sprzed kilku tygodni, meczu na szczycie Top Ligi, Panthers Wrocław Seahawks Gdynia. Jest to konkretnie pierwszy ofensywny snap w meczu. Panthers wychodzą w dość ciężkiej formacji z fullbackiem, natomiast Seahawks, żeby skontrować bardzo groźną grę podaniową Panther, wychodzą w 5 defensive backów. Chociaż warto zauważyć, że safety stali stosunkowo blisko linii zdobienia akcji. Dwóch safety, co w polskiej lidze zdarza się dosyć rzadko. Co zagrali Panthers? Panthers w ogóle zagrali bardzo ciekawy, nazwijmy to podwójny zwód, ponieważ najpierw Tomek Dziedzic zasymulował jet sweep, a następnie Panthers zagrali play action do Markusa Simsa. Co to dało? Natychmiast zrobili kilka kroków do przodu i kompletnie zostawili niekryty środkowy tył boiska. To zostawiło w sytuacji 1 na 1 Grzegorza Mazura i Patryka Matkowskiego, którzy zagrali banalnie proste ścieżki. Obaj na pierwszych kilku krokach pokonali swoich cornerbacków i Kyle Israel mógł po prostu wybierać, którego otwartego receivera chce ustrzelić. Ustrzelił Grześka Mazura, który chwilę później zameldował się w endzone. Jak zapewne pamiętacie, Panthers już nie spojrzeli ani razu w tył, skończyło się 33-0. No a to była dobra zapowiedź tego, co miało się stać później. Tak więc play action jest dobrym konceptem, ale konceptem, który, co ważne, działa wtedy, kiedy mamy zagrożenie grą biegową. Gdyby nie było Markusa Simsa, który potrafi wyrywać yardy, Seahawks nie byliby tak bardzo zainteresowani zatrzymaniem go i zapewne obaj safety zostaliby z tyłu i byliby w stanie pomóc swoim cornerbackom. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału.